Zanim podejmiesz decyzję, zanim zdecydujesz o tym, że wystartujesz w najbliższych wyborach samorządowych albo wyborach parlamentarnych, musisz zobaczyć ten materiał. Czasy idą, ludzie się zmieniają, zmienia się świat wokół nas, zmieniają się sposoby prowadzenia kampanii wyborczych. Jacek Babiel to jest kampania wyborcza od A do Z. Dziś mówię o kilku najważniejszych rzeczach, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję, a jeśli już jesteś zdecydowana i zdecydowany o tym, że chcesz wystartować w najbliższych wyborach, to te aspekty, te elementy, o których powiem w tym nagraniu, pomogą Ci lepiej przygotować się do startu w wyborach i pomogą Ci, mam nadzieję, wygrać te wybory. Wiedza, dane, informacje, ludzie, sposoby działania i budżet. Te cztery elementy będą najważniejszymi sprawami, które będą krążyć wokół Twojej głowy, wokół Twoich pomysłów, wokół Twoich zobowiązań. Od momentu, kiedy zdecydujesz się o tym, że wystartujesz w najbliższych wyborach samorządowych albo parlamentarnych. Wiedza, dane, informacje to są wskazówki, które pomogą Ci nie tylko zaplanować dobrze kampanię wyborczą, ale pomogą Ci prowadzić tak działania, żeby skupiać większą uwagę dziennikarzy, większą uwagę mediów, a jeśli nawet nie ma tych dziennikarzy i mediów regionalnych, lokalnych, albo nawet tych ogólnopolskich wokół Ciebie, no to najważniejsza sprawa, mówimy o tym, że każdy kandydat myśli na samym początku o tym, że będzie chciał przekonać w kampanii wyborczej, w czasie kampanii wyborczej jak najwięcej osób do tego, że to on, że to właśnie Ty jesteś tą najlepszą osobą, która powinna zdobyć mandat radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, posła czy senatora. Ale zanim zaczniesz planować działania kampanijne, zacznij zbierać informacje. Zacznij budować swoją bazę i zaplecze informacyjne, które pomoże Ci nie tylko podejmować dobre decyzje, jakich narzędzi używać, ale przede wszystkim, jak wygląda struktura mieszkańców Twojego regionu, jak wygląda struktura tego okręgu wyborczego, z którego startujesz. Być może jest to gmina, być może jest to powiat, albo miasto, albo województwo. Jeśli myślisz o tym, żeby przygotować się dobrze, to zacznij analizować dane, które sprawiły, że w poprzednich wyborach radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci właśnie wygrali wybory, zdobyli mandaty, sprawują właśnie te publiczne funkcje posłów czy senatorów. Tego typu dane pozwalają nie tylko analizować i przygotowywać kolejne kroki w kampanii wyborczej, ale pomagają zrozumieć, co jest największą bolączką tych obywateli, którzy być może pójdą jutro na Ciebie zagłosować. Dane to bardzo ważny element, który przez wielu kandydatów niestety jest bagatelizowany. Wielu kandydatów, mówię wielu, ale myślę o skali całej Polski, no bo tutaj należy się takie małe wtrącenie. Około 46 tysięcy ludzi. Tyle jest radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów w całej Polsce. Tyle osób pełni te funkcje w czasie jednej kadencji. Mamy około 2300 gmin. Więc jeśli mówimy o tych osobach, które teraz sprawują te mandaty radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, posłów, senatorów, no to w kampanii wyborczej
od 180 tysięcy do 300 kilkudziesięciu tysięcy, w samych wyborach samorządowych tylu kandydatów można się spodziewać, że będzie startowało. Tak wynika z danych poglądowych, kiedy analizuje, jak wyglądały struktury kandydatur w poszczególnych gminach i kiedy sumuje się to, można zobaczyć właśnie taki obrazek. Więc jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, to zacznij zastanawiać się, czy chcesz brać udział w tego typu konkurencji, bo być może w twojej gminie, w twoim mieście, w twoim powiecie odbywa się za każdym razem konkurs pod tytułem 1 z 10. W wielu miastach, w wielu gminach o funkcję wójtów, burmistrzów, prezydentów ubiega się kilkanaście osób. Kilkunastu kandydatów chce zostać wójtami, burmistrzami, prezydentami. No to analiza danych właśnie, danych, które można wyczytać choćby ze stron Państwowej Komisji Wyborczej, pomoże ci podjąć decyzję. Zobaczysz, jak rozkładały się głosy, ile było tych głosów na pierwszą dwójkę, pierwszą trójkę, a ile głosów dostali ci, którzy byli na samym końcu, na szarym końcu. Ci, którzy być może wierzyli bardzo mocno, tak jak ty, w swoje szanse wyborcze, ale nie przygotowali dobrej kampanii, nie przygotowali dobrego planu i strategii i nie pracowali, zanim jeszcze ogłoszone zostały wybory, zanim ogłoszony został termin wyborów. Wiedza o wyborcach, wiedza o tym, co boli ludzi i jakie są największe wyzwania. Jeśli tego nie wiesz, to no, taka jest moja idea. Ja nagrywam te programy z nadzieją, że będę pomagać ludziom, którzy lepiej przygotują się do startu w wyborach i będą później lepszymi radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami. I jeśli nie chcesz tego wiedzieć, a myślisz tylko o tym, żeby zdobyć przysłowiowy stołek, to nie oglądaj dalej tych filmów. Mam nadzieję i zależy mi na tym, że tylko ludzie, którzy mają dobre pomysły, którzy mają dobre rozwiązania i rzeczywiście chcą pomagać ludziom, chcą pomagać najbliższej społeczności lokalnej, chcą brać udział w tworzeniu dobrego prawa, dobrych zasad, które będą pomagać nam, obywatelom, lepiej żyć. Taka jest moja idea. Pomagam ludziom, którzy chcą zmieniać świat na lepsze i być nie tylko dobrymi radnymi, wójtami, prezydentami, posłami czy senatorami, ale po prostu chcą być dobrymi ludźmi. Jeśli chcesz się przygotować, zacznij analizować i przygotowywać ten grunt pod start w wyborach w taki sposób, żeby nie tylko pokazać ludziom, że ty chcesz działać. Zacznij działać jeszcze zanim termin wyborów zostanie ogłoszony. Czyli zbadaj, jak wygląda sytuacja mieszkańców najbliższej twojej okolicznej miejscowości, miasta, gminy, powiatu, województwa i zgromadź ludzi, z którymi będziesz mogła i będziesz mógł pracować na rzecz tej społeczności lokalnej. Jeśli termin wyborów zostanie ogłoszony, a ty będziesz miał już plecak doświadczeń pracy, współpracy z mieszkańcami, z wyborcami, oni nie będą się zastanawiać nad tym, na kogo głosować, bo będą wiedzieli, że ty jesteś dobrym kandydatem i warto na ciebie oddać swój głos. Kolejną sprawą są dane, które możesz wykorzystać i wcale nie musisz tworzyć wielkiej strategii pozyskiwania tych danych, bo reklama polityczna to nie jest reklama, z której można korzystać tylko i wyłącznie w czasie kampanii wyborczej, w momencie, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Reklamę polityczną można stosować już przed wyborami i tego typu działania mówię i podpowiadam kandydatom na warsztacie
kampania wyborcza od A do Z i gdzie przygotowujemy się do stworzenia planu działania i strategii na Twoją kampanię wyborczą. Jest też specjalna zakładka reklamapolityczna.pl, tam jest kilka wskazówek i podpowiedzi, no i możliwość kontaktu, jeśli myślisz o tym, żeby wykorzystać te możliwości reklamy politycznej, tej reklamy, która może wykorzystywać dane zbierane przez największe sieci społecznościowe w taki sposób, żeby docierać do większej ilości osób, budować, pomagać Ci budować Twoją rozpoznawalność, Twoją markę osobistą, tak żeby w momencie, kiedy ten termin wyborów będzie ogłoszony, żebyś mógł powiedzieć: tak, teraz przechodzimy na tryb kampanijny, będziemy dalej prowadzić działania, które mamy już zaplanowane dużo wcześniej i je realizujemy krok po kroku, a w momencie, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów, przejdziemy na sposób finansowania zgodny z przepisami o prowadzeniu kampanii wyborczych i finansowaniu działań w czasie kampanii wyborczych. Mówię o tym szerzej w innych nagraniach, warto do nich zajrzeć. Warto zajrzeć też przy okazji na bloga e-babiel.com, blog Jak wygrać wybory. Tam więcej wskazówek, podpowiedzi o tym, jak prowadzić kampanie wyborcze, o tym, jak prowadzić działania, jeśli jesteś radnym, wójtem, burmistrzem, prezydentem, posłem albo senatorem i myślisz o reelekcji. Tam kilka wskazówek też na pewno ciekawych dla Ciebie się znajdzie. Druga sprawa, ludzie, czyli oprócz danych, które warto zbierać, ja mówiłem w wielu wcześniejszych materiałach, ale także piszę w tekstach na blogu o tym, że dane są tą szansą na to, żeby zbudować nowe kanały komunikacji z twoimi wyborcami, ale do tego wszystkiego, oprócz twojej wiedzy i wiedzy o tym, że warto się przygotować i zacząć działać dużo wcześniej, potrzebujesz ludzi. Ci ludzie, którzy będą działać w Twoim otoczeniu, na Twoją rzecz, we współpracy z Tobą, pomogą Ci przejść nie tylko przez czas kampanii wyborczej. To nie chodzi tylko o sztab wyborczy, nie chodzi tylko o komitet wyborczy, ale ja często mówię, że ważniejszym aspektem kampanii wyborczej jest wiedzieć, na kogo mogę polegać, w jakim zakresie. Jeszcze bardziej nawet niż posiadać niesamowitą ilość pieniędzy, no bo jeżeli będziesz mieć nieograniczony budżet, chociaż w czasie kampanii wyborczej one są ograniczone, ale mówimy już teraz nawet o tym etapie wstępnym, jeszcze zanim wybory się odbędą i zanim wiemy, kiedy one się odbędą, no to w zasadzie nie ma granic co do wykorzystywania pieniędzy i prowadzenia działań PR-owych, takich marketingowych, które mogą pomóc Tobie budować Twoją rozpoznawalność i wizerunek. No ale jeśli będziesz mieć nieograniczoną liczbę pieniędzy, a nie będziesz mieć ludzi, na których będziesz mógł polegać i przekazać im część Twoich pomysłów, działań, planów do realizacji, no to same pieniądze niewiele się dadzą. Możesz rzeczywiście wynajmować różnego rodzaju agencje, możesz wynajmować firmy, które będą chodziły razem z Tobą, część ludzi będzie nagrywać filmy, część ludzi będzie pełnić funkcję fotografów, będzie pełnić funkcję tych ludzi, którzy będą przygotowywać Ci wystąpienia publiczne i organizować działalność społeczną za pośrednictwem firmy, no raczej to trudna rzecz. No dlatego warto już dzisiaj zastanowić się, na kogo możesz polegać, na kim możesz polegać, z kim możesz pracować, kto może poświęcić godzinę dziennie, godzinę tygodniową na rzecz Twojej organizacji, tej małej organizacji, komórki, która będzie organizowała w przyszłości być może także i kampanię wyborczą, a jeśli nie, to teraz tą działalność na rzecz społeczności lokalnej. Ja w czasie warsztatu z kandydatami
bardzo często odkrywam karty i pomagam zrozumieć kandydatom, że to, że myślisz o tym, że możesz na kimś polegać, to nie znaczy, że rzeczywiście tak będzie już w przedbiegach kampanii wyborczej, zanim ona się odbędzie, a także nie to samo, co się będzie działo już w czasie kampanii wyborczej, bo nie wszyscy będą mogli, bo nie wszyscy będą chcieli, bo część z tych ludzi, na których liczysz w tej chwili, będzie uwikłana w jakieś zobowiązania zawodowe, zobowiązania także być może i polityczne w twojej grupie politycznej, w twojej organizacji samorządowej. Warto ten element przepracować i sprawdzić i mieć pewność. Przyznaję, miałem nawet takie osoby, które przychodziły i twierdziły, że mogą liczyć na 200 osób, które będą im pomagały działać jeszcze zanim kampania wyborcza się zacznie. Ale jak się później okazało, w momencie, kiedy robiliśmy tą weryfikację po warsztacie, po tym przepracowaniu tych naszych potrzeb, które zaznaczyliśmy, które będą potrzebne już na etapie przygotowań kampanii wyborczej, zanim jeszcze wiedzieliśmy, kiedy termin wyborów jest, okazywało się, że kandydaci mogli liczyć tylko na kilka osób z tych 200, które wcześniej deklarowali. Warto przeanalizować ten temat, warto sprawdzić, zapytać i być pewnym, nawet wręcz zrobić sobie listę ludzi, którzy będą mogli przejąć pewne działania, będą mogli zająć się sprawami social mediów, będą mogli zajmować się sprawami docierania do mediów lokalnych, budowania twojego wizerunku, sprawami graficznymi, sprawami wideo, zdjęć i sprawami programowymi. Tego typu spraw jest wiele, warto do nich wracać i warto zastanawiać się na każdym etapie kampanii wyborczej, czy to jest ten czas, kiedy już właściwie mogę powiedzieć, mam skompletowany cały zespół. No i trzecia sprawa, budżet, pieniądze. Kandydaci bardzo często, kiedy zaczynają rozmowy ze mną, pytają się, ile pieniędzy muszą mieć, żeby wygrać. To tak nie działa, to nie o to chodzi. Żeby wiedzieć, ile pieniędzy potrzeba, trzeba wiedzieć, jakiego rodzaju dane mam, jakiego rodzaju danymi o wyborcach, o okręgu wyborczym, o tym, co się dzieje w tym okręgu, jakie są jego potrzeby, jakich ludzi mogę zaangażować bezpłatnie i dopiero wtedy mogę powiedzieć o tym, że część kompetencji będziesz musiał kupić na rynku po to, żeby uzupełnić ten zespół ludzi, których masz wokół siebie, z którymi będziesz mógł działać. Pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy rzeczywiście nie da się do końca działać, mimo tego, że są limity w czasie kampanii wyborczej. Ja mówię mimo tego, to przypominam, że zacząć budować swój wizerunek, rozpoznawalność powinieneś już przed wyborami, zanim zostanie ogłoszony termin wyborów. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, posłowie, senatorowie, ministrowie także, oni ciągle prowadzą kampanię wyborczą, nie mówią o tym zbyt głośno, ale ich wszystkie działania są związane z tym, żeby docierać jak najszerzej, jak najdalej, jak najwięcej osób, żeby widziało i wiedziało o tym, co robisz, co oni robią. Tak, żeby jak będzie ogłoszony termin wyborów, żeby każdy z nich mógł powiedzieć, dobrze, to teraz zaczynamy ostatnią prostą. Materiały wyborcze, czas antenowy, produkcja wideo, reklamy w sieci, reklamy billboardowe, reklamy, które będą mogli przeczytać wyborcy, którzy nie mają dostępu do internetu. Być może to będzie gazeta wyborcza, gazetka wyborcza, zdjęcia, materiały graficzne, jakiegoś rodzaju materiały audio. Sporo działań, które będzie trzeba sfinansować. Jeśli na tym etapie, kiedy myślisz o tym, żeby zdecydować o tym, czy
czy będziesz startować w wyborach, musisz wiedzieć, że będzie sporo działań, które będzie można kupić na rynku, ale one będą ograniczone prawdopodobnie ilością. To wszystko zależy od miejsca, w którym startujesz, a nawet jeśli będą dostępne, no to trzeba będzie je sfinansować zgodnie z przepisami. Także zacznij się zastanawiać. Zobacz w przepisach kodeksu wyborczego, zobacz tekst na blogu Jak wygrać wybory, który dotyczy finansowania kampanii wyborczych. Zobacz, jakie limity czekają Ciebie i zobacz, ile pieniędzy będziesz mógł wydać wtedy w czasie kampanii wyborczej. Często są to tak małe pieniądze, że wręcz kandydaci mówią, że są to śmieszne pieniądze. No i rzeczywiście, i trzeba powiedzieć jasno, tak jest. Kampania wyborcza to czas, kiedy droga ubiegania się o mandat radnego, wójta, burmistrza, prezydenta czy posła albo senatora się kończy. Czy masz bazę właśnie ludzi, zasobów informacyjnych i zasobów, które mogą wesprzeć twój budżet domowy, bo być może będziesz chciała oprzeć się tylko na swoim budżecie domowym, ale pamiętaj, że te pieniądze mogą być także zbierane zgodnie z przepisami. Zastanów się już na tym etapie, czy możesz liczyć na kogoś, kto pomoże ci zebrać te pieniądze w taki sposób, żeby móc je legalnie zbierać, a później legalnie wydawać zgodnie z przepisami, bo przecież na samym końcu jest rozliczenie Komitetu Wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza będzie badała przecież te sprawozdania. Ważną rzeczą jest wiedzieć, na czym stoisz, czyli kwestia po pierwsze informacji, po drugie ludzi, po trzecie sposobów działania i budżetu. Sposoby działania i budżet są bardzo powiązane ze sobą, bo one są uzależnione właśnie od tych pierwszych dwóch aspektów, od ludzi i od informacji, które zbierzesz jeszcze zanim będzie ogłoszony termin wyborów. Czy masz bazę geograficzną, czy masz bazę geolokalizacyjną, czy potrafisz wykorzystać te dane, które są wokół Ciebie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czytaj bloga Jak wygrać wybory. Jeśli chcesz się dobrze przygotować do wyborów, zacznij też szukać kogoś, kto może Ci pomóc przygotować dobry plan i dobrą strategię wyborczą. Bez tego niestety Twoja konkurencja będzie mogła powiedzieć, że ma więcej. Zazwyczaj kandydaci, którzy ubiegają się o funkcję wójtów, burmistrzów, prezydentów, posłów, senatorów, tam gdzie startuje więcej niż trzech kandydatów, zazwyczaj oni korzystają z pracy doradców, z doświadczenia, które mają doradcy wyborczy, konsultanci wyborczy. Dlaczego? Bo wiedzą, że stawka jest wysoka, że jest to 5 lat, które są związane, 5 lat kadencji samorządowej, gdzie wójt, burmistrz, prezydent może zarobić kilka do kilkunastu tysięcy złotych, więc no, to są dość poważne wyzwania. Ja nie chcę spłycać tego tylko i wyłącznie do wynagrodzenia, ale przypominam, jeśli chcesz być dobrym wójtem, burmistrzem, prezydentem, posłem albo senatorem i chcesz reprezentować swoich wyborców w tych organach samorządowych albo w parlamencie, w Sejmie i Senacie i chcesz mieć udział w tworzeniu przyszłości, dobrej przyszłości twojej najbliższej społeczności lokalnej, zacznij angażować się już teraz, zacznij pracować z doradcą wyborczym, przygotuj plan i strategię, przeanalizuj dane, które są wokół ciebie. Jeśli chcesz, możesz zrobić to właśnie z doradcą. On pomoże ci i powie ci, jak stworzyć twoją bazę danych, twoją bazę, która pomoże ci docierać z newsletterem, pomoże ci wreszcie stworzyć coś w rodzaju lejka wyborczego, takiego lejka sprzedażowego, do którego wrzuca się właśnie te dane, te informacje, te
wszystkie elementy, które otaczają wszystkich twoich konkurentów, kandydatów, do tego, żeby właśnie przefiltrować je odpowiednio, wykorzystać potem dobre narzędzia, dobre elementy doświadczenia tych strategów, doradców, konsultantów wyborczych, którzy przepracowali już w wielu kampaniach wyborczych te sytuacje kryzysowe i potencjalne sytuacje kryzysowe, ale także wiedzą, w której niszy leżą właśnie potencjalnie nowi wyborcy, nowe zaangażowanie, nowe możliwości i większa szansa na to, że zbudujesz swoją rozpoznawalność i będziesz nie tylko nowym produktem, nie tylko czymś, co będzie dopiero wprowadzane na rynek dla twoich konsumentów, bo tak trzeba też powiedzieć o tym, że rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku kampania wyborcza do tego się tym rzeczywiście jest, że część kandydatów właśnie w tym ostatnim biegu na 2-3 tygodnie przed wyborami, na 2 miesiące przed wyborami, dopiero jak Filip z Konopi wyskakują i mówią swoim wyborcom: zobaczcie, hello, jesteśmy, to ja jestem tym najlepszym kandydatem na radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, głosujcie na mnie. I starają się dopiero wtedy przekonać wyborców do tego, że są najlepsi. A ja przekonuję ciebie już dzisiaj. Jeśli myślisz o tym, żeby wystartować w najbliższych wyborach samorządowych albo parlamentarnych, zacznij działać dzisiaj. Przygotuj plan, przygotuj strategię, zacznij pracować z doradcą, który pomoże zorganizować ci twój zespół, rozdzielić ich kompetencje, przyporządkować poszczególne elementy i konkretne zadania do konkretnych ludzi, zastanowić się, w którą stronę, jakiego rodzaju narzędzi używać, jakich sposobów po to, żeby wygrać wybory. Na dziś to wszystko, Jacek Babiel, zapraszam do Strefy Wiedzy. Tam wskazówki, podpowiedzi w formie audiobooków, kursów online, kursów wideo. Zacznij wykorzystywać wiedzę, zacznij wykorzystywać tę wiedzę, którą wykorzystywałem w różnych kampaniach wyborczych i pomagałem kandydatom wygrywać wybory na wszystkich szczeblach. Rzeczywiście zerknij do Strefy Wiedzy, tam jest sporo gotowych materiałów, które możesz wykorzystać. Pozdrawiam, do zobaczenia, zaglądaj na Jak Wygrać Wybory. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale.